Cześć wszystkim, dzisiaj Papa Sklukiria, to go. Co nas dzisiaj czeka? Kolejne dni. Zaczniemy od losowania kołem. Niech nam koło podpowie, które zamówienie na dzisiaj ma być. Dobra, już tu koło szukuję. Okej. Mam wszystkie zamówienia, mam to, co to tylko. Przełączyć was do koła. Więc to teraz robimy. No dobrze, to lecimy z tym kręceniem kołka. Mamy 6 możliwości. Jedna z nich nam na ten dzień dzisiejszy wpadnie. I to jest catch of day. Łap dzień. I wracam do Glukiri i zaraz to zamówienie w dniu tym dzisiejszym wykorzystamy. Dobra, no to wszystko wiemy. Catch of day to jest to zamówienie na dzisiaj i z tego dnia... Nie, to jest ten dzień jeszcze nie daje tutaj gwiazdki ostatniej, ale daje nam następną gwiazdkę. Z tego jakiś bonus był, nie? Okej, okay, teraz nie wiem. Mogę w sumie uzbierać te 250 wolców. Mogę to uzbierać, ponieważ no... Ani ten przyspieszacz, ani ten dzwoneczek nie będzie teraz przeze mnie tak używany, więc... Uzbieramy tamto... To kupujemy później, a teraz 250 zbieramy dolców. I to idealnie nam wyjdzie, jeżeli wypłatę zdobędziemy, to już 250 dolców mamy. Tylko żeby zdobyć wypłatę, to jeszcze potrzebujemy jeszcze jeden dzień. Dzisiaj mamy sobotę, dzień 20. Dobra, i tu widzę, że jakieś prezenty są. Fulini na przykład ma. I nikt więcej. Nikt więcej nie ma tego, bo mi tutaj fajnie losuje, że jak mam prezenty, to mi ustawia tych klientów z prezentami na pierwszych slotach. Dobra, mamy 35 klientów już odblokowanych. Codziennie zawsze jeden klient nam przychodzi. Czyli potrzebujemy do końca, do odblokowania ostatniego klienta potrzebujemy jeszcze 100... Sto 106 dni potrzebujemy jeszcze. No, 106 dni łącznie z dzisiejszą, czyli potem jeszcze 105, ale to będzie długa gra, ale myślę, że kiedyś to 105 uda nam się zrobić. No, sami widzimy. Codziennie jakiś klient przychodzi. Hopa. Fajnie, tylko język tak dużo, żeby codziennie ktoś przychodził. Nowy. Jest hopę. Hopę. Pamiętanie, jacy są klienci w Glukiri, a nie było ich w Moczari. Catch of day. Najpierw zacznijmy od tego. Okej. Do food trucka można się czasem przejść jeszcze. Tylko wiecie, przejście do food trucka równa się dodatkowymi minutami do odcinka. Robić do food trucka to musiałbym się na nic nie śpieszyć. No dobra, bo już chciałem wsadzić do tego oleju, a jeszcze nie było to gotowe. Okej, Olga. Sznicel dla ciebie. Dla ciebie sznicel. No idź, dobra, to musimy wyrzucić, bo źle to zamoczone jest.
Jeszcze raz od dawna wyrzucam mięso, więc... Wow. Mięso to ja chyba wyrzucałem ostatnio gdzieś na początku gry. Dobra. Dobra. Tylko na razie nie mam gdzie tego dać. Okej, okay, wszystko jest. No i już kolejne mięso jest. I to jest do zamówienia pierwszego. Przyszła Claire. Claire ma dzisiaj brązowe i ketchup daje. Dobra, czyli mięsa nie muszę wstawiać. Mięso już jest gotowe. Dobrze, że sobie takie numerki mogę robić, tylko... No teraz perfekt, to być jakieś fajne. Serek. A, już chciałem wydawać, dobra, to jest za szybko. No nie, już tutaj szkodzi. Oj. Za szybko spuściłem. No dobra, hopę, dawaj, perfekt. No to musiał być perfekt, bo zbyt perfekcyjnie mi się to ułożyło. Okej. Okay. Soczek. Marty teraz. Okej, okay, to skończmy to zamówienie, które już perfekcyjne niestety nie wyjdzie, bo to mięso takie z boku się zrobiło. Żeby teraz je wyrzucić, to musiał wszystko od zera robić. A wtedy by dzień się przedłużył. A ja chcę jak najszybciej te dni robić, nie? Okej, okay, ale pewnie nie tylko mięso się... No tak, nie tylko mięso. Wszystko, co się dało. Dobra, to tutaj było tak. Najpierw ogórki, nie? Tak, najpierw ogórki, potem była ryba. Ser, ryby, rybny sos. Może tu wstawię napój. Cały czas czekamy na ten dzień, kiedy idzie klient siódmy. Jeszcze to nie jest dzisiaj. Jeszcze to nie jest dzisiaj. To będzie jakiś pewnie dzień 30 czy coś takiego. Albo rano 30. Trzeba tylko pamiętać, żebym tutaj pod szóstkę nie wstawiał mięsa, bo go nie usłyszę, że jest gotowe. Okej, okay, skuter. Tutaj kolejny medalik. I pierwszy dzień, gdzie wykorzystałem wszystkie mięsa. Chyba w poprzednich dniach tak nie było. No wszystkie 5 nawet. Chociaż czekajcie, wykorzystałem to środkowe. No, nie jestem pewien, czy to środkowe wykorzystałem. No dobra. Próbujemy ogórki.
No i przyszedł closer. Nie, chyba nie wykorzystałem środkowego, może przy pierwszym kliencie. Dobra, to było serek. I sałatka. To nie będzie, jak którykolwiek składnik będzie na środku. Okej, Claire. Chyba niech, jak już nie mogą dawać tej perfekty, to niech chociaż dadzą 100% zaczekanie. No tutaj od fileta po wszystko, co ci się dało, jest nie na środku. Wisienka jeszcze na torcie. Super, i teraz ostatnie zamówienie to jest Rico. Aha, bo dobrze, to jest mięso tutaj, a ja go nawet nie wstawiłem do... żeby się grzało. Czyli teraz zamówienie będzie to. Nie mam mięsa, nie? Chociaż mam. A dobra, bo jeszcze czwórka. Może to trzeba mięso zmienić. Jeszcze oliwki. Dla mnie to kompletnie na środku nie jest, ale jakoś to wisi mi. Wyśrodkować to tutaj nie zdarza się zbyt często. To jest to? Nie, to jest to. Jak to, Marty? Czekałeś? Czekałeś. Okej, kurczak i sos nie wyszedł. I to ten drugi. Zróbmy, tak. Loserowi. O, jest... dobra. Dobra, tu jest te zerowe. No i co? I sos nie dałem. A chciałem tutaj perfekt, no i tyle z tym perfektem wyszło, że nie wyszedł wcale. Sosik. Nie mogę tego jeszcze. Okej, Rico. Przynajmniej nic zebrałeś zbyt dużo. No jakiego nie było w zamówieniu.
Szkoda, że te opisy są takie niedokładne. Bo powinno być, że w złym miejscu jest, a nie, że nie było w zamówieniu. Było w zamówieniu, tylko później dostał na bułce. Tutaj będzie. No i co, z tym perfektem by było. Chociaż są 300%. Okej. To tyle z dzisiaj. Te 200 chociaż zawsze są za slash i za cooking. Jak będziemy mieli dekorowany lokal, to może będzie i za czekanie. Rank 12. Schnitzel server. Schnitzel, nie? Schnitzel. Okej. Okay. Nie w tę stronę poleciało. Chciałem, żeby na tej rybce skuło się do środka. Okej, okay, to jeszcze jedna próba. Się skulni. O, właśnie. A, do stuki wleciało. Dobra, jeszcze jedna próba. A teraz taka z drugiej strony. No nie, jeżeli inna próba, z innego miejsca. Trzeba to zrobić i chyba wypuścimy środkiem po prostu. Chciałem jakoś tak specjalnie z boku gdzieś spróbować się puścić, żeby zobaczyć, gdzie spadnie, a nie, jak widać, nie spadło wcale. Nie spadło wcale, dobra. To był dzień 20, teraz do zobaczenia w dniu 21. Cześć!